Cześć! Tym razem zapraszam na unboxing Huawei P9 Lite. A, dobra, zanim otworzę pudełko. Z pudełka wiele się nie dowiemy. Jedynie mamy tu telefon komórkowy Huawei P9 Lite. Model VNS L21. Cokolwiek by to miało znaczyć. Importer, dystrybutor, producent wyprodukowany w Chinach. Uwaga, smartfon może automatycznie łączyć się z internetem. Made in China, Huawei Technologies, printed with soy ink. Cokolwiek by to miało zmienić, że ten atrament jest sojowy. W każdym razie otwieramy pudełko. W środku telefon, w folice. Ale jak zwykle odkładam takie, to najważniejsze na później. Zobaczmy, co jest w paczce. W paczce znajduje się... Tu chyba jakieś instrukcje. Tak, deklaracja zgodności. Quick Start Guide. O, tu fajna rzecz. Szpilkę dostaliśmy. To jest już niezbędne w dzisiejszych telefonach, żeby dostać się do karty SIM. Tu, jak symbol wskazuje, będzie ładowarka. Tak, jest ładowareczka. Zobaczmy, jakie ma parametry. Ładowarka ma 1 amper na wyjściu. No, szału nie ma. Szału nie ma, niestety. Mogli dać 1,5 ampera ładowareczkę 2-amperową. No ale amperowa od biedy wystarczy. Co tu będzie? Jakiś cover, cover słuchawki. Fajne te nadruki są na kartonikach. Tak, i tu właśnie mamy słuchaweczki jakieś takie oraz kabelek. Wszystko jest całkiem fajnie zapakowane. Każde w oddzielnym kartoniku. Fajny pomysł. Można to łatwo, spokojnie zapakować z powrotem, jak się rozpakuje. No i telefonik. O, mamy nawet przyklejoną jakąś folię na ekran na starcie. Fajnie. No, widzimy po prawej stronie przyciski włączenia i głośności. U góry mamy gniazdo słuchawkowe. I no chyba mikrofon do redukcji szumów to będzie. Tu po drugiej stronie mamy właśnie gniazdo SIM. I tu tą szpileczkę wtykamy. Z przodu telefonu u góry widzimy głośnik. Tu jest sensor zbliżeniowy prawdopodobnie. Kamerka. Dyskretny napis Huawei. Na dole prawdopodobnie pod jednymi tymi kratkami jest głośnik, a po drugiej stronie mikrofon, najprawdopodobniej tak właśnie nie jest. Tu mamy czytnik linii papilarnych, diodę doświetlającą, kamerkę i o, na tej folii znajduje się informacja, że mamy NFC, nawet podpisane są, że to jest gniazdo karty, przyciski głośności, przycisk zasilania i to by było na tyle. Tutaj mam jakieś głupoty. Telefon włączę. Zobaczymy. Huawei powered by Android. Ale mi się powiedziało po amerykańsku Android. Ojej, ale efekty dźwiękowe mamy fantastyczne. O! Dalej się nie pobawimy, bo należy to podać hasło odblokowania. Nie wiem, czy już siostra zdążyła ustalić tu PIN. W każdym razie to tyle, co będziemy w stanie zobaczyć. Tak. O! Ciekawe spostrzeżenie. Za każdym razem po zablokowaniu i odblokowaniu telefonu, w sensie nawet nie, ale to jest ekran blokady. Za każdym razem wyświetla się inny. Fajno. Całkiem fajny.
To by było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, poproszę o łapkę w górę. Zapraszam na moje pozostałe materiały oraz na przyszłe. Cześć!